Witam serdecznie. Dzisiaj mamy temat miłość, zakochanie, uzależnienie. Dla wielu osób jest to bardzo trudny temat. Bardzo trudno rozróżnić między jednym a drugim, a to z powodu tego, że na temat miłości panuje mnóstwo mitów społecznych, mnóstwo fałszywych informacji. Wydawałoby się, że to taka prosta i oczywista sprawa, a tu wielu ludzi ma straszne pomieszanie w tym temacie. Żeby nie zagłębiać się w analizy tego, co kto ma pomieszane, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich elementów, że przede wszystkim miłość różni się od zakochania, aczkolwiek jest podobna, a zdecydowanie różni się od uzależnienia. Co więcej, ludzie uważają właśnie, że im większe uzależnienie, tym głębsza miłość. No, jak to wygląda? Nie jest zazdrosny, to znaczy, że mnie nie kocha. Nie awanturuje się, znaczy, że mnie nie kocha, tak? Niektóre kobiety mają takie przekonanie i prowokują do zazdrości, do awanturowania się. Mężczyźni mają podobnie. Też jeżeli mieli błędne zakodowania, błędne wyobrażenia, no to kodują sobie, znaczy wyobrażają to sobie na odwrót i nawet starają się, żeby nadać relacji pewnej pikanterii, czyli być zazdrosnym, kiedy nie trzeba być zazdrosnym, gdzieś tam powiedzmy sobie wychowywać tę drugą osobę, tak, no bo to wtedy znaczy, że jemu czy jej zależy, jak wychowuję, jak zwracam uwagę i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście na poziomie bardzo niedojrzałej świadomości, czym są uczucia, no to może się to wydawać jeszcze fascynujące, może się jeszcze wydawać ciekawe, taka gra, no ja zwrócę na ciebie więcej uwagi, a czy pozytywnie, czy nie, to już nie ma znaczenia. Ważne, żeby zwracać uwagę. Właśnie przed chwilą tutaj pod moim oknem przechodziła mamusia z dzieckiem wrzeszczącym, jakby je obdzierano ze skóry, no bo dziecko się domagało więcej uwagi. Kiedy by tego więcej uwagi miało, no jakby dostało klapsa. Ja nie jestem żadnym brutalem, ja tylko mówię tak, jak jest. Mówię tak jak jest. Dziecko prowokowało wyraźnie, żeby go trzepnąć i to tak mocno, żeby poczuło. O, wtedy miałoby satysfakcję. No, mamusia na mnie wreszcie zwróciła uwagę. I tak jest właśnie w relacjach sadomaso, kiedy ludziom tylko o to chodzi, żeby ktoś na nich zwrócił uwagę. Ba! Kiedy pracuję terapeutycznie z wieloma osobami, okazuje się, że one prowokowały w dzieciństwie do bardzo niemiłych zachowań ze strony rodziców, po to tylko, żeby rodzice zwrócili na nie uwagi. Łącznie z tym, że te dzieci potrafiły zachorować, żeby dziecko wyłudziło zainteresowanie mamusi, czy tam babci ewentualnie, ojca. No po prostu nie liczy się cena, liczy się tylko efekt, a efektem było zwrócenie na siebie uwagi. I w momencie, kiedy w sesji terapeutycznej pytamy się klienta, czy ci naprawdę o to chodziło, o taką miłość, on mówi, no nie. No nie, no i co teraz? No teraz to już więcej tego nie zrobię. Teraz mam świadomość, że to nie o to chodzi. I w zasadzie najlepiej jest po prostu uświadamiać sobie, co braliśmy za miłość i czym to naprawdę jest, jak próbowaliśmy wyłudzać tę miłość i co to naprawdę było i czy rzeczywiście chcieliśmy dostać taki efekt, jaki właśnie w związku z tym wyłudzaniem przychodził. Dobra. Jak już mówiłem, wyobrażeń na temat miłości jest bardzo dużo. Inne są wyobrażenia na temat miłości w związkach, inne na temat miłości duchowej,
no jako szczyt miłości duchowej przedstawia się tutaj cierpiącego za nas wszystkich Jezusa, czyli miłość ma być takim cierpieniem za wszystkich. No, kiepski pomysł do naśladowania, tym bardziej, że podobno Jezus już wszystkie nasze grzechy wziął na siebie, więc nie mamy powodu, żeby cierpieć, tylko być mu wdzięcznym. Przynajmniej tak wynika z wyobrażeń pewnych grup chrześcijan, że tam nie ma co zwracać Jezusowi, tylko być mu wdzięcznym. I Jego miłość już działa. Natomiast mało to jest pożyteczne, jeżeli chodzi o rozważanie, czym jest miłość w naszym konkretnym przypadku. Bo tak, to, że ludzie się zakochują i czują miło i przyjemnie, czują ekstazę jakąś tak, podniecenie, zachwycenie, po prostu motyle w brzuchu. No, jest to ogólne pobudzenie organizmu, nie zawsze musi być związane to z miłością, może być związane z tym, że mamy harmonijne biopole, bo to też uruchamia rezonans między poszczególnymi osobami, które się spotykają. No, niektóre osoby zauważają niesamowitą rzecz, po prostu taką, że no, na widok tej osoby komuś się oczy świecą. No, to wiadomo, osoba jest zainteresowana. Jak się świecą oczka, to osoba jest zainteresowana, ale to nie wszystko. Ja kiedyś zauważyłem, że te oczy się mogą świecić. One nie tylko błyszczą, one świecą jak lasery czasem. Jeżeli dwie duszyczki się znały i rozpoznają się, to jest moment, to jest po prostu moment, kiedy się spotykają i aż te oczy rozświetlają się jak laser. One po prostu nie błyszczą, one świecą, autentycznie świecą. Jest to czasem bardzo krótki okres, ale znaczy to nie, że to jest moja, czy że to jest mój, chociaż wrażenie moje może być takie, o, moja, tak, moja, ale to wcale nie musi być moja na to wcielenie. Kobieta, może to być po prostu moja z poprzednich wcieleń, i gdzieś tam nasze duszyczki rozpoznały, o, nam było bardzo dobrze, bardzo cudownie było. No, pytanie brzmi, czy w tym wcieleniu dałoby to radę powtórzyć. No, niekoniecznie. Niekoniecznie. Pierwszy zachwyt jest po prostu niesamowity i to dusze się ze sobą kontaktują. I to nie ma znaczenia, czy człowiek jest w jakimś związku, czy nie jest, czy szuka. Nie, po prostu dusze się ze sobą komunikują i następuje taki rozbłysk, rozświetlenie w oczach. No, to nie jest powód do żadnej zazdrości, to nie jest powód, żeby podejrzewać o zdradę kogoś, czy siebie na przykład. Po prostu jest to normalny odruch tego, że dusze się rozpoznały, że kiedyś naprawdę czuły wiele miłości do siebie. Ale to, że czujemy do innych miłość, to jeszcze nie znaczy, że musimy z tą osobą być w związku, bo miłość można czuć do wielu, wielu osób. Natomiast w praktyce nie musimy z tymi osobami być w żadnej harmonii, no może poza harmonią biopola, która jest bardzo miła i przyjemna. No i poza tym, że podświadomie mamy piękne wspomnienia. No jest to coś, jest to oczywiście coś, ale na wspomnieniach nie zawsze buduje się dobrze rzeczywistość. Teraz w ostateczności musimy powiedzieć sobie, czym jest ta miłość, bo tu widzimy fascynacja, zachwycenie, uwielbienie, to wszystko są pewnego rodzaju przejawy miłości oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o zazdrość, podejrzliwość, awanturowanie się, wychowanie, absolutnie to z miłością nie ma nic wspólnego. Tak samo jak z miłością nie ma nic wspólnego. Odpowiedzialność, czy powiedzmy sobie poczucie winy, czy przymus wstydzenia się, to absolutnie nie jest miłość, to są zaprzeczenia miłości. I pamiętajcie, że jeżeli uważacie takie negatywne emocje za miłość, no to
warto zacząć uzdrawiać swoje nastawienie do miłości. I do czego my dochodzimy wreszcie, kiedy uzdrawiamy sobie nastawienie do miłości? No, przede wszystkim dochodzimy do tego, że zaczynamy tę miłość czuć. Zaczynamy tę miłość czuć. To nie jest żadna filozofia, to nie jest żaden cud. Niektórzy ludzie spontanicznie czują coś bardzo miłego, przyjemnego w sercu. No i wydaje im się, że to jest takie wyjątkowe i niepowtarzalne i chcieliby to zatrzymać jak najdłużej. Poniekąd mają rację, że to miłe i przyjemne uczucie w sercu to jest miłość. Natomiast nie mają racji, że chcą to zatrzymać. Tu już jest błąd. Ponieważ miłości nie da się zatrzymać, miłością nie da się manipulować. Można sobie pozwolić na to, żeby miłość czuć, albo ją stłamsić, zdusić. A wiele osób mówi tak, nie pozwolę sobie na miłość, tak? Nie mogę sobie pozwolić na miłość. Znowu, dlaczego? Jeśli to jest takie miłe, przyjemne uczucie. I w odpowiedzi na dlaczego jest to, bo się uzależnię, bo to nie ten człowiek, nie ta kobieta. No ale co to ma wspólnego? Możemy kochać wiele osób, niekoniecznie będąc z nimi w związkach, niekoniecznie dążąc do seksu z nimi, czy do ślubu z nimi. To jedno z drugim nie musi mieć nic wspólnego. Miłość to jest po prostu pewnego rodzaju wibracja, którą odczuwamy w sercu, wobec istoty, która nam się spodobała, zachwyciła nas. Ale miłość odczuwamy również w medytacji, dzięki medytacji. Kiedy wchodzimy w stan medytacyjny, wyluzowujemy, puszczamy napięcia, puszczamy oczekiwania, bo miłość nie jest oczekiwaniem, tęsknota nie jest miłością, więc puszczamy oczekiwania, puszczamy tęsknoty, wchodzimy w stan pełnego relaksu i po jakimś czasie zauważamy, że jest nam miło i przyjemnie, a serce jest pobudzone jakimś bardzo miłym, przyjemnym uczuciem. I to jest właśnie miłość. Więc jeszcze raz. Miłość to jest miłe, przyjemne uczucie w sercu. Możemy sobie pobudzić serce do tego, żeby odczuwało miłość. Możemy sobie teraz położyć dawczą dłoń, czyli u praworęcznych jest prawa, u mańkutów może być lewa. Na sercu sobie kładziemy dłoń dawczą. Zamykamy oczy, spróbujmy się troszkę zrelaksować. No i pomyślmy sobie o czymś miłym i przyjemnym. A na przykład leżę sobie na trawce, wśród kwiatków, jest miło, przyjemnie. No i po pewnym czasie, jak sobie wyobrażam, że jest bardzo miło i przyjemnie, chmurki sobie płyną, nie jest za ciepło, czyli w sam raz temperatura. No, bardzo, bardzo się dobrze, miło, przyjemnie, bezpiecznie czuję na tej łączce. Mam ładny widok, jest mi miło i przyjemnie. I teraz, kiedy się skoncentruję, żeby głęboko poczuć to miło i przyjemnie, bez wysiłku, zaznaczam, bez wysiłku. Pozwalam tylko, żeby to poczuć sobie głębiej. Poczuć głębiej tej przyjemności, tej radości, tego zachwycenia pięknem. No i okazuje się, że jest to bardzo miłe i przyjemne uczucie w sercu. Ono może być nawet bardzo głębokie. I to, moi drodzy, to jest właśnie miłość. No i co z tym zrobić teraz? No, co z tym zrobić? Przypominać sobie. Przypominać sobie, o, to właśnie jest miłość, to miłe, przyjemne uczucie w sercu. Ale to może być również wykorzystane w praktyce, kiedy na przykład chcemy się dowiedzieć, co ja naprawdę czuję do jakiejś osoby, czy do jakiejś sytuacji, czy do jakiejś rzeczy. Patrzę na tę osobę, czy na tę rzecz i sprawdzam sobie, co ja czuję. Czy to jest miłe i przyjemne uczucie? No, załóżmy, że jest miłe i przyjemne uczucie. Jest okej, to jest miłość.
z tego jeszcze nic nie wynika, że ja muszę się zaraz ożenić, czy wyjść za mąż. Czy dzieci mieć od razu z taką osobą. Absolutnie z tego nic nie wynika, poza tym, że czuję miłość. Jeżeli czuję miłość, jest mi miło i przyjemnie myśleć o tej osobie. Jest możliwość, że będę z podobnie miłym i przyjemnym nastrojem myślał o innych osobach, ale o tych czynnikach, które decydują o jakości związku, to jest cały film Sekrety udanego związku. Sekrety udanych związków. Jest jeden tytuł. Taki, jeden, taki, a film jeden. Dobra? I teraz tak. Możemy sobie zweryfikować, czy ja z miłością patrzę na jakąś sytuację. Na jakąś rzecz. Mogę sobie pomyśleć, o, jest miło, przyjemnie, patrzę na samochód piękny. No, jest miło i przyjemnie. Patrzę na hulajnogę, jest miło i przyjemnie. Patrzę na zwierzaczka, jest miło i przyjemnie. Czuję w sercu miłość. No to od razu mi zaskakuje, kurczę blade. No dobra, jeżeli czuję do zwierzaczka taką samą miłość w sercu jak do kobiety, to przecież ze zwierzaczkiem żenić się nie będę. O! A jeżeli do rzeczy czuję miłość jak Sasza do traktora, to też z traktorem żenić się nie będę. I tutaj trzeba troszeczkę inaczej zacząć myśleć, kiedy się już czuje miłość. A to się przydaje, tak żeby nasza miłość uzdrawiała nam nasze nastawienie do rzeczywistości, do innych ludzi. Kiedy patrzymy poprzez tę miłość w sercu na innych ludzi, na różne rzeczy, na różne sytuacje, to one się uzdrawiają. Kiedy inwestujemy tę miłość w patrzenie na ludzi, zwierzęta, rzeczy i czujemy ją faktycznie, to nasze nastawienie się uzdrawia. Ja wiem, że to może być na początek trudne. Co więcej, niektórzy uduchowieni są już na tak wysokim poziomie, że ominęli czakrę serca. Poziom serca ominęli i oni są już w gardle, na poziomie intelektu. Pominęli miłość, już są na poziomie intelektu, na poziomie 5D, jak to mówią, bo 4D im nie odpowiadało z miłością. No a niestety pominięcie serca, pominięcie miłości, to jest upośledzenie duchowe. Niestety, upośledzenie rozwojowe. Więc jeżeli chcemy być pełni, koniecznie koncentrować uwagę na sercu, na miłym, przyjemnym odczuwaniu w sercu i patrzeć na wszystko z punktu widzenia tego miłego, przyjemnego uczucia. Jeżeli mam w sercu miłość i pomyślę sobie teraz o zazdrości, to miłe i przyjemne uczucie w sercu zniknie. Jeżeli pomyślę o złości, jeżeli pomyślę o nienawiści, jeżeli pomyślę o chęci nauczania kogoś, tak, tłumaczenia mu, jak to po mojemu jest, zaraz tracę to miłe i przyjemne uczucie w sercu. A więc dbajmy o to, żeby to miłe i przyjemne uczucie w sercu trwało jak najdłużej, poprzez przyzwalanie na to, żeby trwało. A oprócz tego nauczmy się weryfikować nasze nastawienia, patrząc poprzez miłość, poprzez świadomość serca, którym jest miło i przyjemnie, patrząc na wszystko, na cały otaczający świat. Kiedy jesteśmy w przyrodzie, raczej nie miewamy wątpliwości, chyba żeby nas atakowało jakieś tam stado wilków, ale normalnie jest bezpiecznie, czujemy się bezpiecznie i możemy się skoncentrować na przeżywaniu radości, miłości, przyjemności z obcowania z przyrodą. To są najlepsze medytacje, które nas uczą przyzwyczajenia, przyzwyczajać się do miłości, bo do miłości trzeba się przyzwyczaić, szczególnie jeżeli walczyliśmy z nią wcześniej, jeżeli z różnych powodów raniliśmy serce, czy nam raniono serce, to teraz
Ta miłość w sercu uzdrawia i serce, i nasze nastawienie do otoczenia, do rzeczywistości. Tego wam życzę, żebyście po prostu taką prostą praktykę wykonywali sobie, a wasze serca rozświetlą się piękną miłością i będziecie mogli bezinteresownie kochać innych ludzi, zwierzęta, rzeczy, sytuacje i nie będzie wam przeszkadzało, że ktoś ma zupełnie inne poglądy polityczne, czy że ktoś, kogo wydawało nam się, że kochamy, kocha zupełnie kogoś innego. No, moi drodzy, będziemy mogli patrzeć z miłością. A miłość nie jest pożądaniem. Miłość nie jest pożądaniem, nie jest chęcią zawłaszczenia. W momencie, kiedy pojawia się pożądanie, które ludzie miłością nazywają, kiedy pojawia się chęć zawłaszczenia, kiedy pojawia się chęć uzależnienia albo siebie od obiektu swojej miłości, albo obiektu swojej miłości od siebie, miłość znika. Przestajemy czuć miłe i przyjemne uczucie. I teraz zawsze próbujmy weryfikować, czy chcąc coś od kogoś, to ja czuję tę miłość, czy ona już gdzieś sobie poszła. Niech więc trwa jak najdłużej, niech będzie jak najdłużej. Po prostu, kiedy jesteśmy na luzie, wchodzimy w medytacyjny stan umysłu i serce nam się uspokaja, umysł się uspokaja, otwieramy się na miłe, przyjemne uczucie w sercu. To jest miłość. Życzę wszystkim, żeby doznawali tej miłości jak najczęściej, jak najwięcej, jak najpełniej. No i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Dziękuję. Mm-hmm.